Witajcie moi drodzy w pierwszy weekend grudnia, druga runda turnieju London przez Classic już za mną. Moim przeciwnikiem był dzisiaj Jules Moussard, zawodnik z którym dopiero co rywalizowałem w ramach spotkania Polska-Francja na drużynowych mistrzostwach Europy. W tamtej partii miałem czarny kolor, partia zakończyła się pokojowo, dzisiaj role się odwróciły, to ja miałem białe. No i z tego powodu miałem oczywiście chrapkę na powalczenie o cały punkty, jest pewne w wyniku losowym, Będę miał mniej partii białym kolorem niż czarnym kolorem, tylko cztery szanse białymi, więc fajnie byłoby te białe jakoś tam wykorzystywać. No, zwłaszcza że przegrałem wczoraj pierwszą partię z Gukeszem. Oczywiście zadanie nie jest proste, czy nie było proste, bo Żul to zawodnik, który niedawno miał 2680, teraz jest w lekkim kryzysie. Ten ranking mu poleciał na poziom 2630, ale to oczywiście znakomity zawodnik. No, i dużo czasu spędziłem na wymyśleniu, w jaką ja chcę iść pozycję, bo przeciwnik, bardzo solidny repertuar debiutowy sobie opracował jakiś czas temu, wcześniej lubił skakać, lubił eksperymenty, a ostatnio właśnie postawił na solidność. No i niełatwo było mi wykoncypować coś, co dawałoby. Jakąś taką frajdę z gry, bo e, chciałem przede wszystkim interesującej partii, e, która może e, dać jakąś ciekawą grę. No i zobaczmy w jakim kierunku e, poszedłem rozpocząłem partię jak dla mnie ostatnimi czasy niestandardowo, bo od ruchu skoczek F3, zrezygnowałem z E4, bo przyznam nie dość, że przeciwnik ostatnio grał sycylijską, no to jeszcze jego podstawowym debiutem jest zdecydowanie E5 i tutaj obrona rosyjska, w której nawet na Pucharze Świata z West Limso nie miał większych trudności natomiast jeśli chodzi o nasz jeszcze jeden pojedynek który miał miejsce w 2021 roku, tam Fran Zagrał karokana, więc było kilka opcji, które mi jakby spędzały sen z powiek. Zresztą dosłownie, bo dzisiaj miałem jakieś ogromne problemy ze snem, i właściwie całą noc nie spałem. Także to, co mi spędzało sens z powiek, to było właśnie. Ta mnogość solidnych opcji, które może przeciwnik zagrać w, 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 po E4, zwłaszcza ta rosyjska. No i e, kładąc się spać, zakładałem, że pójdę w D4. E, tam przeciwnik e, Gambit Hetmański nieprzyjęty Przede wszystkim wybierał, no i miałem tam jakieś pomysły, ale jak je rozpracowywałem, to stwierdziłem, nie, nie podoba mi się. No i poszedłem w kierunku skoczek F3, przeciwnik skoczek F6, C4, E6. No i oczywiście, jak zagram D4, nastąpi D5, więc zagrałem skoczek C3. I gdyby nastąpiło D5, no to planowałem nie, nie grać D4, bo tutaj można zagrać E3. Tak jak ze mną ostatnio grał Matthias Blübaum na drużynowych Mistrzostwach Europy, no i tutaj podobnie. Nie chciałem partię nawigować w takim kierunku bez D4. Natomiast przeciwnik pomyślał 5 minut i zagrał goniec B4. I oczywiście to mnie troszkę zbiło z pantałyku, bo przygotowanie miałem fajne. No, ale niestety nie rozpatrzyłem opcji, która jest absolutnie normalna, jedna z głównych w tej pozycji. I, no i tutaj już właściwie nie miałem nic przygotowane, więc można powiedzieć, że od czwartego ruchu grałem na głowę. Pewnie. Kilku widzów powie, o to tak jak zazwyczaj mam ja. No, i faktycznie ja też tutaj się czułem jak e, no Filip. W, jak to się mówi? Nie, sku, to nie, to złe porównanie. No, czułem się w każdym razie zagubiony, e, bo, bo nie wiedziałem, co tutaj robić. Oczywiście mogę zagrać D4 i przechodzimy do obrony Nimcowicza, wariantu ze skoczek F3, ale no, ja tak sporo razy grałem białymi. Może przeciwnik się na to przygotował, więc nie chciałem. E, można tutaj zagrać. G4 od razu. To wariant w stylu Michała Krasenkowa, który wiele partii w, w takim układzie rozgrywał. Bardzo charakterystyczne dla, dla arcymistrza Krasenkowa jest to, że lubi taką soczystą, krwistą walkę. No i tutaj po G4 taka by była. Jeszcze jest ruch Hetman C2 i Hetman C2, i wtedy po Roszadzie chyba G4, i być może nawet tak częściej arcymistrz Krasenko wgrywał. No chodzi generalnie o to, żeby tutaj jakąś. Powiedzmy sobie lekko y, młodzieżowo rozpierduchę zrobić po tym g4. Y, natomiast ja zagrałem hetman b3. Wydawało mi się, że taki ruch gdzieś tam egzystuje. Jeżeli bicie to bije i y, wydaje mi się, że to może być dobra wersja dla mnie, y, bo y, normalnie pionek stoi na d4, y, normalnie, czyli w nimcowiczu, jeżeli y, na przykład partia by się rozwijała d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek c3, goniec b4, hetman c2. No i tutaj przy różnych biciach ten pionek jest na d4, a w sytuacji, gdyby tutaj nastąpiło bicie, no to tego d4 mogę nie grać, mogę zagrać na przykład b3, goniec b2, e3. No i ten goniec na przekątnej będzie bardzo niebezpieczny, więc to w sumie nie jest opcją. Przeciwnik zagrał c5, ja a3 i goniec a5. No i tutaj. E Czułem, że chcę podjąć y, ryzykowną decyzję, ale jak to często bywa. Jak dziecko widzi zabawkę w sklepie, to, to nie może z, z się powstrzymać, żeby wyjść bez niej, no i u mnie też tak było. Czułem, że ta zabawka może mnie drogo kosztować, ale ostatecznie zdecydowałem się jednak być jej posiadaczem. Co mi tu chodziło po głowie? No przede wszystkim zobaczyłem słabość taktyczną pionka i taki newralgiczny punkt na polu D6, więc chodziło mi po głowie skoczek B5. Chcę po prostu dać szacha, ale odrzuciłem to ostatecznie. Bo jeżeli Roszada skoczek tutaj, skoczek C6, E3, Hetman E7, skoczek bije, powiedzmy nawet oddanie pionka, to chyba nie można tego pionka bić. Ale wydawało mi się, że taka pozycja może być ciekawa. Nie wiem, może, może przeceniałem ją, może tutaj czarne absolutnie ok stoją, ale jakieś takie tego typu rzeczy widziałem. I myślałem, że może ta para gońców ma znaczenie, zwłaszcza, że ten goniec taki trochę nie tęgi, ale nie jestem pewien. Odrzuciłem to jednak z powodu D5, tak, tak. I ja na początku myślałem, że mam szacha, który wygrywa pionka, ale chyba po prostu skoczek E4 tu następuje. Ja nie mam ruchu D3, a B4, tak, to no nie, nie jestem pewien, czy, 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 czy tego typu rzeczy to... To, to się dobrze kończył. No w każdym razie to skoczek b5 było takie trochę dziwaczne. Natomiast no gdzieś też kusiło, bo po d te ruchy, ruchy typu hetman d3 takie nieprzyjemne potrafią być. i tutaj białe mogą bardzo szybko w ogóle partię gdzieś tam wygrać, tak mi się wydaje, bo tutaj jakiś pionek na się, no to to źle wygląda dla czarnych. Także skoczek b5 wydawało mi się ciekawym ruchem, ale ostatecznie uznałem, że jeżeli zagram g4, to po H6, bo okej, okay, myślałem, że G4 może być ciekawe, i na H6 myślałem, że wtedy skoczek B5 może być mocniejsze. No ale potem stwierdziłem, że mi się to w sumie skoczek B5 nie podoba i taki byłem trochę niepocieszony, no bo zagrałem G4. No i, i po H6, co ja mam dalej robić? No o co generalnie chodzi w ruchu ruchu G4. Chodzi na przykład o to, że jeżeli przeciwnik zbije, no to wieża G1, jakieś odejście skoczkiem, no to po prostu wieża G7, no i się robi ciekawie. To ciężko powiedzieć kto tu stoi lepiej, ale pozycja jest dzika i to już mi się podobało. Więc zakładałem, że przeciwnik raczej nie pobije, no taki długofalowy plan związany z ruchem g4 to jest taki, żeby skoczka odepchnąć od centrum, czyli jak roszada g5, skoczek na e8, to tak naprawdę białe nie dają tutaj mata. Tylko skoczek nie ma dojścia do pola E4, ruch D5 jest troszeczkę spowolniony. No i pozycja jest ciekawa. Ja nie mam pojęcia, może komputer powie, że czarne tu stoją lepiej. Natomiast wydawało mi się, że, no, że można tu próbować przynajmniej jakąś taką ciekawą grę mieć. Spodziewałem się po przeciwniku ruchu H6, bo to taki wybór solidniejszych graczy. No i nie, zna nie znajdując nic ciekawszego, zagrałem wieżą na G1 wieża na G1 jest ruchem no, takim troszkę wyczekującym bo na G4 i tak tak naprawdę nie, nie wisi ale coś muszę zrobić więc, więc robię ruch wieża G1 który może kiedyś oznaczać że zagram G5 może zagram H4, G5 no a przede wszystkim zobaczę co zrobi przeciwnik najbardziej narzucało się D5 ja już nie pamiętam co chciałem zagrać, chyba chciałem w ogóle pobić i nabicie dać szacha i jak skoczek B7, to może B4 chciałem zagrać. I wydawało mi się, że to może być ciekawe. Eee, ale czy to jest ciekawe, no nie mam pojęcia. Ta pozycja może być zła dla czarnych. Żul e, zagrał jednak skoczek C6. E, no i tutaj przez dłuższy czas w ogóle nie miałem pomysłu, co zrobić tak zupełnie zupełnie. E, bo jeżeli zagram E3, żeby skoczek na D4 nie poszedł, to już idzie D5. Już bije, idzie D5, nie ma nigdy już szacha, bo skoczek przesłonił króla. No i pozycja się wydaje taka niezbyt dobra. Tu zakładam, że czarne po prostu stoją lepiej. Więc tak troszkę z rozpaczy zagrałem ruch H4. No i byłem bardzo zadowolony, że znalazłem ważny ruch, bo jeżeli D5, ja gram G5, bicie, bicie skoczek E4, i wydaje mi się, że jak nie mam tego ruchu, to białe stoją słabo, ale tu jest bardzo fajny ruch Hetman C2. I chodzi o to, że jak bicie, bicie, no to po DC4 czarne, co prawda, mają piona więcej, ale goniec jest słaby. I wydawało mi się, że ta pozycja jest dla białych bardzo obiecująca. Można zagrać, nie wiem, goniec F4, można zagrać goniec E3 z atakiem na pionka. Te pionki są słabe, wieża D1, jeszcze są i g 6 Mi się ta pozycja podobała. Więc to było dość istotne dla mnie w tym wariancie. Natomiast Żul zagrał skoczek d4, ruch, którego nie bałem się. Wydawało mi się, że on jest bardzo ryzykowny. No i pewnie jest ryzykowny, natomiast pewnie dla obu stron. No ja pobiłem, bo muszę. Bicie i skoczek b5. Grozi skoczek d6. No nie można oczywiście pozwolić na tego szacha. Roszada też wygląda przerażająco. Na skoczek e4 chyba mogę po prostu zbić pionka, więc to raczej nietrafione. Więc przeciwnik zagrał ruch D5. Bardzo ciekawy ruch. Wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o to, że jak pobije, bicie, bicie, to po prostu gonie z D7. Czarne oddają pionka, ale zaraz są niesłychanie szybkie i może się to skończyć dla mnie krucho, bo te figury bardzo szybko wchodzą do gry. Widzimy, że moje figury, wszystkie na pierwszej linii. No zakładałem, że ta pozycja może być na pograniczu przegranej, więc po d 5, troszkę nawiązując do tematu, który poruszaliśmy na Akademii Szachowej Bonabanko, mam wybór, czy szukać na razie pozycji zamkniętej, czy iść w kierunku pozycji otwartej. No i w związku z tym, że mam niedorozwój, uznałem, że muszę jeszcze poczekać z otwieraniem pozycji i dlatego zagrałem C5. Ruch, który. Wydawał mi się jedynym sensownym, znaczy był jeszcze ruch Hetman A4, całkiem ciekawy. No grozi szach, podwójny zresztą. Czarne mogą zrobić roszadę, wtedy jest B4, A6 i nie wiedziałem, co się dzieje, bo ja tutaj mogę pobić pionka, wtedy przeciwnik może pobić tego pionka i się robi jakiś chaos. Nie umiałem tego ocenić. Dlatego zagrałem C5, grosze skoczek D6 szach, przeciwnik skoczek E4. No i tutaj właśnie nie wiadomo, co się dzieje. Na początku chciałem odejść Hetmanem z pola B3 na pole F3, po to, żeby zagrać B4. Jak zagram B4 jest super, ale przeciwnik odpowiada ruchem E5 i zobaczcie, jakie ma centrum przepotężne. Ja mogę B4, i tu przeciwnik wybór ma. Goniec na C7 albo A6. Oba te ruchy są sensowne i nie podobało mi się to, co się tutaj dzieje. Lubię mieć silne centrum, a centrum silne miałby przeciwnik, więc, więc powiedziałem sobie nie. Zbiłem pionka na D4. Teraz chcę odejść Hetmanem. Jeżeli Hetman H4, to mogę. Wydawało mi się już zagrać Hetmanem na F3, i teraz na skoczek C5, B4 już będą widełki chyba skuteczne. I to mi się całkiem podobało. Dlatego spodziewałem się, że Żul pobije na C5. Teraz chyba muszę Hetman B5 szach. Oczywiście grozi tutaj wygranie figury. Goniec d7 przez moment liczyłem, ale wtedy no czarne nic nie wygrywają. Ten Hetman ma to pole na polu d6, ma takie schronienie, i teraz nie ma tu chyba żadnego motywu taktycznego. Goniec c7 to Hetman wraca i skoczek skutecznie kontroluje pole c6, także chyba czarne po prostu przegrywają tutaj natomiast skoczek D7 no było oczywiście ruchem, który obaj widzieliśmy, ten ruch został zagrany i teraz do... pozycja jest wyjątkowo fajna przynajmniej tak mi się wydaje bo wiadomo, że nic nie wiadomo ja nigdy w życiu nie widziałem tego typu struktury, która wygląda prawdę mówiąc jak w pojedynku dwóch zawodników nieumiejących grać w szachy, zwłaszcza tyczy się to białych bo białe nie zajęły centrum nie wyprowadziły większości swoich figur, natomiast przypuści Szturm na skrzydle królewskim, na króla, którego tam nie ma. Więc, jeżeli oglądacie partię arcymistrzów, to na pewno nie wyciągajcie z nich daleko idących wniosków, bo to jest bardzo ryzykowne. Po skoczek D7 muszę grać szybko, muszę wyprowadzić figury. No więc B4 z wydawało mi się jedynym sensownym ruchem. Teraz przeciwnik miał wybór: goniec B6 bądź goniec C7. Na początku liczyłem tylko goniec C7 z planem goniec B2A6 Hetman a b 5 ale z uwagi na słabość taktyczną wierzy, mam tutaj skoczek B5, no i to nie działa. Bo jeżeli B5 by działało i musiałbym odejść hetmanem, to skoczek idzie na E5, skoczek idzie na C4, to mi się nie podobało. Ale jest właśnie ten detal, i mm, czarne muszą stracić czas. I wydawało mi się to być istotne, no bo można być może zrobić roszadę, ale zakładam, że nawet po jakimś ruchu, no czy G5, czy Hetman B3, powinno być w miarę ok. Także zostało zagrane goniec B6, co chyba jest po prostu lepsze, bo ten goniec też tutaj zerka i na skoczka, i na pionka F2, co jest bardzo istotne, czyli dwa newralgiczne punkty tutaj zahacza. Ja goniec B2, przeciwnik A6, tego się spodziewałem. Może to nie ma większego znaczenia, ale wygląda całkiem sensownie. Był też ruch A5, ale on chyba jest zły, bo pionek no, nie atakuje Hetmana. Hetman nieźle się czuje na polu B5. Chciałem wieża C1 i tutaj po biciu na B4 myślałbym czy być hetmanem czy być pionem, można pionem, jak wieża wskakuje tutaj myślałem gonie C3, no i jakoś dzionek leci, kto stoi lepiej, ja się nie podejmę oceny, no ale jakoś byśmy sobie tutaj e, ciągnęli ten wóz e, pełen. Kamieni. Goniec B2 zostało zagrane. Przeciwnik A6, a hetman A4. Ten hetman tutaj bardzo ważną rolę pełni. Gdyby jego tu nie było, no to przeciwnik miałby właściwie na pograniczu wygranej, ale jest ten hetman. No i tu oczywiście bardzo istotny moment, na pewno taki, no pra praktycznie bym powiedział game changerowaty, bo no przeciwnik mógł pobić piona. I właściwie nie ma powodu dla którego y, tego czarne, no nie mogły zrobić. Ja zakładałem, że to nastąpi. Na to ja planowałem odpowiedzieć ruchem E3, bo nie mogę ruszyć skoczka z uwagi na Hetman F2, więc gram E3. Przeciwnik może teraz zrobić jakiś ruch, ale wydawało mi się, że to nie takie proste, bo mm, powiedzmy, jak przeciwnik robi Roszadę, ja gram skoczek F3, Hetman odchodzi, no to gram G5. H5 i wydawało mi się, że mam tutaj rekompensatę, na przykład hetman B3 naciskając na pionka, no i nie do końca wiadomo, jaki ruch robić czarnymi. A ja sobie zagram goniec E2 czy goniec D3, gdzieś tym gońcem zagram. Ruch typu G6 spoko, no ale też osłabia dożywotnio tą przekątną, więc bardzo ryzykowne posunięcie. Także hetman H4 na pewno było ruchem ok. Ale wydaje mi się, że, że po E3 mam taką praktyczną inicjatywę. Z uwagi na to, że skoczek nie może jeszcze skoczyć na E5 i przeciwnik musi tutaj czas jakiś poświęcić. A ja nawet mogę czasami prymitywnie długą roszadę króla na B1 i niech się dzieje wola nieba. Chociaż generalnie wydaje mi się, że ten król najlepiej to by tu stał na E2, czyli jakieś goniec D3, król E2 i wtedy próbuję naciskać. Natomiast po Hetman E4 przeciwnik zrobił krótką roszadę, troszkę tak... Zrobiłem wielkie oczy, bo nie wierzyłem, że taki ruch może być dobry. On ma sens, ale no jest wielce ryzykowny. I mi się tu spodobało, bo ja jestem prosty chłopak, widzę gońca na B2, widzę wieżę na G1. Dla mnie to jest obiecujące, no więc przesunąłem pionka na G5. No i żół tutaj skoczek E5 zajrzał w oko cyklonu. Można było zagrać ruch H5 i tego się spodziewałem, prawdę mówiąc. Natomiast też ciężko uwierzyć, żebym ja musiał tutaj płakać po ruchu G5. Po wtrąceniu ruchów G5-H5 uspokajam sytuację. Pionek na H4 nie wisi, mogę dokończyć rozwój. Myślałem o ruchu E3 po prostu. Jak skoczek E5, to po prostu goniec E2, atakuje pionka. Jak tak, to już mogę nawet być może pobić po prostu i wziąć pionka. Tego typu rzeczy tutaj by się działy. Więc wydawało mi się, że to H5 może nastąpić, ale nie za bardzo rozumiałem, dlaczego przeciwnik miałby w tym kierunku iść. Ale zakładałem, że inne ruchy no, są przerażające, bo ewentualne bicie, no to wieża G5, tu już grozi po prostu egzekucja. Także no, nie widziałem żadnych opcji. Sensownych takich grywalnych dla przeciwnika. Stąd skoczek E5 może jest i z jedyną sensowną kontynuacją po Roszadzie, ale też wygląda przerażająco, bo ja po prostu biję i tutaj już są gigantyczne groźby. Teraz przeciwnik zagrał G6. No tak chyba trzeba, bo Hetman H4 natychmiastowe to wieża G7. Król na pole H8. No i abstrahując od tego, że tutaj jest bardzo gorąco, to jeszcze mam Hetman C2. Grozi mat w jednym ruchu i na F5. Wydawało mi się, że gram Hetman C3. Bardzo ważny ruch, bo inne ruchy nie są takie oczywiste. Na przykład Skoczek F3, Skoczek F3, bicie D4. To wydawało mi się, że to może nie być takie proste. A może się okazuje, że gram długą roszadę, wyprowadzam gońca i też jest ok. To też tak może być. W każdym razie, no to uważałem za słabe. Także G6 no, jest chyba jedynym sensownym ruchem tutaj. No i przyznam, że. Ta pozycja jest nadal bardzo skomplikowana, bo jeżeli czarne zdołają się wyprowadzić, no to mój król jest w centrum, to będzie źle. Natomiast ja mam jednak spory kapitał możliwości ataku na króla przeciwnika i no nie zawaham się go użyć, jak przyjdzie na to czas. Tutaj, prawdę mówiąc, rozpatrywałem dwa ruchy. Zastanawiałem się, czy warto zacząć od H7 czy nie. Bo ten pionek może być przydatny, ale w wielu sytuacjach fajnie w ogóle te oba pionki byłoby oddać i atakować polinicha. Widzimy, że goniec z wieżą może dać mata w rogu. Gdzieś tam docelowo taka idea się pojawia. Więc pozbycie się tych pionków też nie jest takie głupie, ale stwierdziłem, że póki co niech on tam stoi, oddam go w lepszym momencie. Zagrałem Hetmanem na B3 i ten ruch mi się podoba. Hetman tu nic nie robił, ja Hetmana przestawiam i to ma dwie funkcje. Po pierwsze bronię gońca na B2. Zauważmy, że ten gońc był słabością taktyczną. Skoczek E5 grozi skoczek C4. Powiedzmy, że ja gram jakiś wolny ruch typu no właśnie nawet nie wiadomo jakiego, ale nawet H5, nie taki wolny znowu, to skoczek C5, atakowany jest goniec, goniec przechodzi, E5, no i ja zakładałem, że to już jest bardzo podejrzane. Choć może okazywać się, że, no ale nawet tak, po prostu bicie, tak, tak, nie widzę tutaj, dlaczego miałbym nie przegrywać, oddałem figurę, druga może zaraz spaść i, i robi się nieciekawie. Dlatego hetman B3, więc bronie gońca... No i oczywiście Hetman, czy to na C3, czy to na G3, czy nawet na H3 niekiedy, bardzo wiele pól się pojawia, na które Hetman może wpaść, no i do tego broni gońca. Tutaj spodziewałem się albo bicia na H4, które nastąpiło, albo ruchu Hetman F6. Hetman F6 wydawało mi się optymalne, chociaż no oczywiście obarczone sporym ryzykiem, bo stawiamy Hetmana na tej samej przekątnej co skoczek, i to się może skończyć różnorako. Tutaj nie byłem pewien, co powinienem zagrać, bo przeciwnik ma plan, czyli ruch skoczek C4. Nie mogę zagrać E3, bo za każdym razem jest bicie, i niestety potem następuje szach na F3 w różnych konstelacjach, bardzo skuteczny. Także myślałem o ruchu wieża G3. Przygotowującym na przykład ruch E3 być może, ale w sumie to nie wiedziałem potem, co robić po, po skoczek C4, tak czy owak, zaraz przechodzi E5 i no i to mi się przestało podobać. Więc zagrałem ruch. Aha, więc na to chciałem ostatecznie. Chyba chciałem ostatecznie zagrać skoczek F3 i na skoczek F3 pobić pionkiem na D4. Chciałem zastanawiać się co dalej. Mam taki ruch jak goniec d3 po to żeby na e5 mieć bicie na g6. Yy, gdzieś tam się szykuje na h5. Jak przeciwnik goniec d7 to myślałem mogę właśnie próbować h5. Tak, tak, tak. I nie byłem pewien co się dzieje. Może to jest złe, może to jest dobre. Yy, wieża g 7 No nie, nie wiem. To równie dobrze może być bardzo zła pozycja dla mnie. Więc to był moim zdaniem kluczowy moment, to Hetman F6 tutaj. I nie miałem jakby gotowej recepty na to posunięcie, bo, bo ta groźba skoczek C4 jest bardzo duża. Mogę jakieś wieża C1, tak? No, i, no ale nawet mnie to oddanie jakości tutaj nie przekonuje, więc zakładam, że nie może być przesadnie dobre. Chociaż jakieś fajne mat motywy matowe tutaj mogłyby być, no bo na przykład Hetman H4... To już pachnie, akurat tu chyba nie działa, ale tylko żeby pokazać koncept, tak, tak. H, H7 trzeba bić, tak. No i tutaj albo skoczek E7, albo wieża H8. Piękne maty wchodzą. Z tym, że na skoczek F5 jest Hetman F2, chyba, ale to też nie wiadomo, tak, bo nie można bić tego, bo H7 właśnie i potem Hetman H4. A jak tutaj, to też H7 to może nawet działa. Nie wiem, mo, może jakieś takie szaleństwa tutaj można zrobić i, i próbować jakieś uderzenia robić, ale no, to mi się średnio podobało. Także myślę, że Hetman F6 był optymalny dla przeciwnika. Już się nie mogę doczekać, żeby sprawdzić, co tutaj komputerek mówi. Wy już pewnie może sprawdziliście i już wiecie, no ale to jeszcze przede mną. Więc Hetman B3 przeciwnik zagrał Hetman BH4. No ja nie wierzyłem, że to jest dobry ruch. Wydawało mi się, że on musi być zły, aczkolwiek e, przyznam, że nie wszystko tutaj policzyłem dokładnie, co zresztą robię nagminnie. E, no, grając ruch Hetman B3 zakładałem, że na Hetman H4 gram H7 bez, bez namysłu, e, żeby spotęgować liczbę gruźb. No i teraz bicia wydawały mi się ryzykowne. E, na król H7 gram goniec G2, chcę wieża H1. Jak król idzie tutaj, to tak, Hetman F6 i myślałem, że wygrywam po Hetman E3 i teraz grozi i mat w dwa ruchy i jakieś szachy grożą skoczkiem. No, wydawało mi się, że to jest cienkie dla przeciwnika, ale może się oczywiście okazać, że, że tu nic się nie dzieje. Czyli wieża H8, bicie, bicie, i nagle może też być tak, że, że ja nie mam wielu gruźb, a na pewno nie takie, o jakich myślałem. To też bym się nie zdziwił, że za chwilę tutaj wyskoczy mój kompletny brak zrozumienia tej pozycji. Więc albo tutaj Hetman Edge. A, tutaj Hetman H3 powinienem grać. Przepraszam, to jest taki mocniejszy ruch, i, i, i to, to może być. Jak Jakąś tam mocną groźbą. Więc wydawało mi się, że bicie, czy Hetmanem, czy, czy, czy królem napotyka na gonie z G2 i jakieś problemy. Zresztą na to mogę nawet spróbować skoczek F3, skoczek F3, Hetman F3 i trzeba pewnie D4. No i nie wiadomo, w sensie na przykład wieża H1, Hetman G7, wieża C1. No i gramy dalej. I gramy dalej. Mam piona mniej, ale na pewno mam e, inicjatywę, rekompensatę. Jak to się skończy, to, to ciężko powiedzieć. Przeciwnik po H7 zagrał król H8. I ja przyznam się szczerze, znowu miałem w tym momencie oczy jak spotki. No bo mówię, kurczę, no jeżeli, jeżeli e, szachy mają sens, no to taki ruch nie może mieć sensu. No, ale, ale to trzeba było to udowodnić. I tutaj zagrałem ruch, który wydawał mi się mocny. Czyli Hetman E3. Ale czy on jest dobry, no to, to ciężko mi powiedzieć. Bo tutaj, tutaj mogło być naprawdę wiele fajerwerków. O co chodzi? No chodzi o to, że chcę jakoś wykorzystać te przeciągi. Nie za bardzo mam skoczek F3, no bo zawsze jest tutaj bicie. Chociaż przez moment się zastanawiałem, czy nie ma takich opcji, ale no nie przekonywały mnie. Więc gram Hetman E3, atakuje skoczka na polu. E5 No i chcę teraz wykorzystać to, że Hetman przesłania pole F2 i odskoczyć skoczkiem. Oczywiście kluczowy wydawał się ruch skoczek C4. Na co planowałem zagrać skoczek E6 szach? Jak skoczek C2, to skoczek B2, to chciałem zagrać. Aha, to może coś tutaj przeoczyłem. A, to pewnie przeoczyłem, to może przegrywałem tutaj, bo ja chciałem zagrać tak, tak i tak, ale teraz widzę, że jest taki ruch. Znaczy, no okej, okay, to jest mat. W ogóle nie, to coś tutaj widziałem na to, czekajcie, aż taki, aż taki słaby nie byłem. A może byłem? Bo jak szach to D4, to też widziałem, że to nie tęgie. To co ja w ogóle tutaj chciałem? Może mi się wszystko pochrzeniło? A, to może ja po prostu przegrywam po tym ruchu. Poczekajcie, bo aż taki. Nie, ja chciałem tak zagrać. Użyłem skoczek F5, tak. No musi, musi bić szach. I na to tak. O, no to tak chciałem zagrać. I teraz jak tak, to bije. A jak tak? Tak, tak, no to, to gramy sobie dalej, ale to chyba wygrywam. Więc na skoczek C4 chciałem skoczek F5. Tak. To to całe szczęście, że sobie przypomniałem. Chyba, że podstawiłem D4 ruch, ale nie, D4 to. To coś powinno się. No, to mogę po prostu pobić, no bo nie ma bicia oczywiście. Więc. No, mam nadzieję, że to się trzyma. Mam nadzieję, że to się trzyma. Tutaj oczywiście może mam jakiś lepszy ruch, bo, bo tych opcji jest dużo. Nawet jakiś taki ruch jak wieża G5 może działać. Ja bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby coś takiego tutaj było z ideą na to skoczek F3. I, i rozpruwania tej osłony króla, ale no jest ruch gonie z D4. I dlaczego to miałoby być genialne, to nie wiem. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, no tutaj dużo różnych rzeczy może być frapujących bicie, tak. Teraz tego nie można, bo pewnie białe, chociaż no nawet ta pozycja, tak? Tak, tak, no i bądź tu mądry, to pewnie czarne wygrywają. Więc no pełen chaos na szachownicy. Ja tu się nie umiałem zupełnie ogarnąć, mogłem E3, to, to ruch, który rozpatrywałem, chodzi o to, że na bicie teraz już skoczek się nie rusza, ale nie wiedziałem co zrobić w ruchu F6, nie widziałem tutaj kolejnego, no mogę goniec E2, goniec D7 i sobie gramy, ale może to jest niezłe i długa roszada i, i, i po prostu przesuwam. Także na pewno to też kolejny ważny moment. Ja zagrałem Hetman E3, no i liczyłem, że przeciwnik zagra F6. Tak faktycznie zagrał. No, i na to miałem. Idąc na tą pozycję, chciałem w ogóle zagrać inne posunięcie, bo planowałem ruch skoczek F5, no ale potem zdałem sobie sprawę, że ja właściwie nie wiem, co ja chcę. Bo po pierwsze, przeciwnik może nawet zbić GF i na Hetman B6 goni z D7. I dlaczego ta pozycja jest taka rewelacyjna, to nie byłem przekonany. Skoczek jest ładnie podparty przez pionka. Hetman na H4 nie tak łatwo go wypędzić. No, tak mnie to nie przekonywało. No, a druga rzecz, chyba jeszcze poważniejsza, to Hetman H2. Hetman musi zbić na B6. Hetman G1, no, mam jakoś mniej. No, wydaje się, że lepiej być nie może, ale jakoś nie widziałem tutaj kontynuacji. I bałem się, że no, nie wiem, skoczek E7, czy skoczek D6 mogę zagrać, goniec D7, długa roszada nawet mogę zagrać. Ale no bałem się, że ta pozycja może być po prostu przegrana dla białych równie dobrze. Dlatego zagrałem tak troszkę miękko skoczek F3. Bo miękko. Myślę, że nie wygląda to najbardziej miękko pod słońcem, bo jednak Hetman podbicie mój i jego. Ale to właściwie wymusza wymianę skoczków, co upraszcza lekko pozycję, bo gonie z E3 to po prostu skoczek H4, i chyba wygrywam. Za dużo tutaj rzeczy wisi przeciwnikowi. Skoczek C4 to Hetman bije B6, też wygrywam. Dlatego skoczek F3, bicie na F3. No i teraz E5. Nie wiem, czy są jakieś inne posunięcia. Ja ich nie rozpatrywałem, bo no wisi na G6. Nie można zbić ani Hetmanem, ani Królem, bo wieża H1. Więc E5 jest jedynym sensownym ruchem według mnie. Żeby przesłonić gońca, żeby rozwijać figury. No i wieża giesze. Widziałem te pozycję z daleka, gdzieś tam parę ruchów wcześniej, i byłem taki nieprzekonany, bo no mam niby piona więcej, ale goniec nie gra, ale wieża nie gra, ale przeciwnik ma centrum. No a potem tak pomyślałem, no dobra, ale pionek na H7 stoi, niełatwo go zdobyć. Nie można się specjalnie przesunąć pionkiem e, bo się obudzi goniec. Mogą być tu motywy wieża e6, goniec e5. Może być motyw goniec bije e5. Bo nawet w tej pozycji goniec e5 jest ruchem, który trzeba rozpatrywać. Tak? Tylko, że to prowadzi do, do bicia i, i do takich uproszczeń, które raczej są dobre dla czarnych. Więc, no ale oczywiście chodzi o to, że na bicie, jest bicie wieży, bo wieża jest niebroniona. Ale po wieży g6 już takie motywy gdzieś tutaj w powietrzu są. No, i tak uznałem, że nie tak łatwo przeciwnikowi grać. On zagrał goniec E6, a wieża C1. Uznałem, że muszę tą wieżę tu postawić, bo inaczej przeciwnik mógłby wieża C8, wieża C2 wskakiwać. Także gram wieżą na C1. No, i tutaj był taki stresujący moment, bo obaj mamy po 12 minut. A, no a pozycja jest jednak bardzo ostra, bo jego król bardzo słaby, mój król w centrum łatwo coś może później tak, ale coś czułem, że, że tu może być ciekawie, dla mnie oczywiście, bo o co chodzi, no jeżeli D4, żeby zablokować gońca, to mam hetman B7 z podwójną groźbą i wydawało mi się, że to kończy partię, bo wisi goniec i, i wisi mat, jeżeli wieża C8, no to bije na C8, goniec bije C8, no wieża C8 nie można, bo po prostu mogę pobić, Wisi pionek, wisi goń. Znaczy no, z tym pionkiem to bym nie przesadzał, bo oczywiście na to nie można pobić pionka, bo mat. No, ale wiszą inne rzeczy na całe szczęście. Ten goniec też wisi. To, to pewnie jest wygrana dla białych. Dlatego tutaj trzeba bić gońcem. No i tutaj mam wybór, bo mogę zagrać e3, pewnie z przewagą, a mogę też no, w najgorszym razie pójść na końcówkę. Czyli tak, 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 tak. tak i na taką końcóweczkę sobie mogę pójść. Wydawało mi się, że ona też może być lekko przyjemniejsza dla białych, aczkolwiek no pewnie to jest bliżej remisu, ale nie wiadomo, bo tak, jeszcze gram a4, a5 no i może tutaj lekko cisnę, ale no, to już byłaby zupełnie inna historia, natomiast tutaj musiałbym podjąć decyzję, czy bić na e5, czy na przykład zagrać e3 i, i próbować cisnąć, chociaż no nie zdziwiłbym się jak tutaj jakieś uderzenie by się znalazło. E3 wygląda jednak całkiem sympatycznie. Przeciwnik zagrał wieża F7 i ten ruch mnie trochę zdziwił. Na początku myślałem o ruchu hetman G2, bo grosze po prostu matem w dwa ruchy. Odrzuciłem to, już nie pamiętam nawet z jakiego powodu. Chyba nie z powodu wieża H7, bo na to liczyłem goniec E5. Tak, tak, wieża G7. Hetman F3, bo muszę bronić pionka E4, Hetman F5 i wydawało mi się, że tutaj pewnie wygrywam, ale coś mi się wydawało, że to Hetman G2 może nie być aż takie super świetne. Bałem się, że czegoś tutaj nie widzę. Już nie pamiętam nawet, co mi się nie podobało, bo to też wygląda bardzo dobrze. Ta groźba jest tutaj bardzo duża i ja myślę, że w ogóle przeciwnik zapomniał o tym ruchu. Natomiast, no, zagrałem E3, bo wydawało mi się to elastyczniejsze, że przeciwnik i tak tego pionka nie ma jak zbić, bo jak wieża H7, to wieża F6 czy Hetman F6. Hetmanem, no, zakładam, że to zawsze przegrywa, bo wieża się cofa, i, i tutaj, no, musi być bardzo źle. Tak samo królem. No, i sądziłem, że po prostu przygotowuje ruch Hetman G2. Yy, okazało się, że nie tylko, bo przeciwnik zagrał wieża E8. Ja spodziewałem się ruchu wieża F8, yy, i na to właśnie chciałem zagrać. Hetman G2, wieża H7, i tu już chciałem chyba po prostu pobić i zagrać. Tak, i wydawało mi się, że to jest super, bo wisi goniec, co jest dość istotne. Yy, zakładałem, że to jest blisko wygranej, yy, a przeciwnik wieża E8, broniąc tego gońca. Przygotowując może wieża H7, bo na wieża H7 mogę go nie zbije E5, i zbić i zbić tego gońca, bo on jest niebroniony, więc wieża E8 broni gońca. No i tutaj znalazłem ruch, który mi się bardzo podobał, bo teraz zrozumiałem, że na hetman G2 już jest wieża H7 i przeciwnik broni gońca, chyba nie mam tu dobrej kontynuacji. Przewaga się może wypuszcza, chociaż nie wiadomo, ale zagrałem ruch, z którego jestem bardzo zadowolony. Goniec D3. Wydaje się, że podstawiam widełki, ale nie podstawiam. Bo na E4 jest właśnie Hetman G2, grozi ten mat. Nie można zbić wieżą z uwagi na bicie na F6. Goniec się otworzył, więc to gonie D3 prowokuje do ruchu E4 i po tym otwarciu. E4, po otwarciu gońca przez ruch E4, hetman G2, chyba tutaj nie ma obrony. Bo jak król H7, no to po prostu wydawało mi się, że gram... Co ja tu chciałem zagrać? Już nie pamiętam. Może goniec E2 po prostu. I wydawało mi się, że to jest super pozycja. Wydawało mi się, że to, to musi być mega dobre. Goniec H3, to hetman G1. Wszystko się broni, a ja cały czas naciskam. E, ten król jest bardzo dużo. w bardzo dużym zagrożeniu. E, może mam coś lepszego, ale, ale nie widziałem. Natomiast przeciwnik zagrał goniec D8, co mnie bardzo ucieszyło, bo tutaj zobaczyłem taktykę. E, to jest takie, taka umiejętność, która no, czasami przychodzi przypadkowo, e, ale mm, no i tak było u mnie, bo nie zagrałem goniec D3 z jakimś wielkim planem. Chociaż wydawało mi się, że jak postawię tego gońca coś się może wydarzyć. Natomiast okazało się, że on gdzieś tam w dalekim horyzoncie może po prostu bronić pionka na H7. I to jest mega istotne, bo teraz dzięki temu mam fajną kombinację. Jak ktoś nie widział, to zatrzymajcie i poszukajcie tutaj. Tylu słabości taktycznych, ilu możecie. Pionek na H7 też jest słabością taktyczną czarnych w tym momencie. Zwłaszcza po tym, jak goniec go gdzieś tam zaczął y, przez rentgena bronić, bo nastąpiło goniec E5 i okazuje się, że na e 5 jest wieża E6. Robię dwie słabości taktyczne naraz, wszystko wisi, ale przeciwnik no, nic tu nie może zrobić. Wieża F3, to wieża E8, król wychodzi, y, daję y, szacha. I na to po prostu dorabiam Hetmana na szacha, odchodzę i chyba jest koniec. Co prawda, nie widziałem tego wariantu aż tak dobrze. No tutaj, oczywiście, mam jakby na całe szczęście tego typu historię. Jak już jestem ślepy i nie widzę niczego, ale. To też powinna być prawdopodobnie wygrana pozycja, ale no to oczywiście byłoby takie rozczarowujące, jeżeli bym musiał być na końcówkę, w sytuacji, która no wydaje się być po prostu wygrana. Wieża E6 też przegrywa, bo Hetman na F7 grozi mat, grozi bicie wieży. Hetman H1, Król E2 nie ma więcej szachów. Czarne przegrywają, no i po gonie C5 jest koniec. Nie ma co zrobić przeciwnik. Zostało zagrane jeszcze wieża H7, ja wieża F6, tutaj już każdy ruch wygrywa, ale wieża F6 naj, najprostsze, oczywiście, bić nie można, bo goniec F6, grozi mat na F8, nastąpiło jeszcze Hetman H1, mogę też pobić, ale najszybciej wygrywa król E2, bo na Hetman F3 bije wieżą z szachem, król odchodzi, wieża G1 i po prostu daje mata za kilka ruchów, a na Hetman bije C1 jest wieża. No jest pewnie wiele ruchów, ale Wieża F8 jest po prostu matem, więc partia się kończy. No i co powiecie na taką partyjkę, bo mi się przyznam szczerze, bardzo, bardzo podobała. Nie chodzi nawet o to, że wygrałem, ale o to, że było po prostu ciekawie. Lubię takie partie, w których nie wiadomo o co chodziło. Ja przyznam się szczerze,. Nie wiem co zobaczę, jak włączę ocenę komputera. Myślę, że może być hu-hu-hu-hu, czyli jak na wykresie badania serca, bo to myślę szło góra dół, góra dół. No ale. Generalnie o to chodzi, miałem frajdę z tej partii, a że udało się wygrać, no to podwójna satysfakcja. Tyle na dziś, zachęcam do podnoszenia łapek w górę, zachęcam do komentowania, przypominam o subskrypcjach, o oglądaniu kolejnych odcinków Akademii Szachowej Bonabanko, no i również podcast szachowy, jeżeli nie słuchaliście, to gorąco zapraszam. Tyle na dziś, do zobaczenia jutro, trzymajcie się, cześć!